Państwa i moim gościem jest dzisiaj dwóch piłkarzy Korony. Obok mnie Piotr Malarczyk. Witamy serdecznie. Jakub Żubrowski. Witamy serdecznie. Powiedz mi, jakbyś miał porównać, bo chyba jesteś doskonałą osobą do tego, która mogłaby gdzieś tam porównać tą Koronę tych poprzednich lat, a w tym czasie teraźniejszym. Każdy ma swoją jakąś wizję budowania zespołu, ogólnie funkcjonowania klubu i tak to widać teraz, pod, jakby można powiedzieć, pod ręką tych nowych właścicieli, że dużo jest zmian takich organizacyjnych, jeśli chodzi nawet o sztab medyczny, o różne takie niuanse dotyczące stricte pierwszego zespołu, także to jest jakby największa zmiana. Zacznę od tej nieszczęsnej czerwonej kartki. Jak wiele osób pewnie cię o to męczyło pytaniami po meczu, dziennikarzy i tak dalej. Niekoniecznie arbiter musiał sięgać po tą drugą żółtą kartkę, no ale trudno, jakiś tam pretekst mu na pewno dałem, też on się niezbyt nawet zawahał, żeby troszkę pomyśleć nad tą sytuacją, tylko bo od razu praktycznie bieg z wyciągniętym kartonikiem, nie wiem, czy zapomniał, że mam pierwszą żółtą, czy po prostu z jego perspektywy no tak jakby intensywnie to wyglądało, żeby pokazać tą czerwoną kartkę w konsekwencji. No i na pewno szkoda, bo myślę, że pomimo tego, że nie graliśmy najlepszego spotkania niewątpliwie, to mieliśmy fajny wynik 2-0 i jakby obraz meczu jeszcze bardziej się pogłębił na korzyść Górnika po tej czerwonej kartce, więc na pewno miałem do siebie dużo pretensji, bo jakaby to nie była, no to czasu jakby nie cofnę, no po prostu mogłem tego wślizgu jakby uniknąć, bo też nie była to jakaś mega groźna sytuacja. I jak ty zareagowałeś, kiedy na trybunach zobaczyłeś tego meczu nagle w innym miejscu niż zawsze kibiców gości, kibiców Górnika, naprzeciwko Młyn Korony? Jak ty jako piłkarz podchodzisz do tych spraw kibicowskich? Jakby to popularne hasło, które często się pojawia na stadionach, że piłka nożna dla kibiców, jest tutaj najlepszą odpowiedzią, bo na pewno większość jakby zainteresowanych wie, dlaczego Górnik dostał ten zakaz stadionowy, zakaz wyjazdowy. No jakieś tam wydarzenia, które miały miejsce w meczu z Piastem, nie mogły przejść bez echa i jakby ta komisja z automatu daje te zakazy, bo dla nich to jest jakby najwygodniejsze, żeby po prostu tych kibiców gości nie było, ale na pewno fajna inicjatywa tutaj z waszej strony, że ze strony klubu, że zostali wpuszczeni na ten obieg, bo no też Górnik to fajna ekipa wyjazdowa na pewno, licznie zawsze się zjawiają na tych meczach, chociażby ze Śląskiem 2 tygodnie wcześniej, gdzie tam ponad dwa koła i pojechało, więc ten mecz na pewno jest jakiś pełniejszy, gdy obie drużyny mają doping, też kibice wzajemnie się nakręcają na pewno. No jeżeli chodzi o te sprawy stricte kibicowskie, no to na pewno mogłoby być tutaj lepiej, jeżeli chodzi o ogólną frekwencję, no bo tam na Młyn praktycznie zawsze jest fajnie zapełniony, więc to jedna sprawa, no ale taki mamy jakby poziom tutaj naszej piłki ligowej, że te stadiony nie są wypełnione, praktycznie żadne, więc no taki mamy klimat, jak to kiedyś któraś pani powiedziała. Chciałbym, żebyś ty ze swojej perspektywy powiedział, jak to wyglądało w Anglii. Tam to wygląda trochę inaczej, jak tutaj, jeśli chodzi o na przykład flagi czy pirotechniki. Pirotechniki praktycznie się nie spotkałem się ani razu bodajże na stadionie z pirotechniką. Flagi się pojawiają, ale to są bardziej flagi, powiedzmy, personalne, jest jakiś fanklub danego zawodnika i jakby te flagi są skierowane do niego, ale jest też ich bardzo mało. Na pewno na plus w Anglii frekwencja, tak, bo tutaj mówiąc o na przykład o tym Ipswich, miasto nieco mniejsze niż Kielce, jeśli chodzi o liczbę ludności, ale przez ten rok, który tam byłem, to nie było mniej niż 15 tysięcy na trybunach. Jesteś zawodnikiem Korony od długich, długich lat i trochę tych trenerów w swojej karierze za tobą. Powiedz mi, który z nich gdzieś tam najbardziej zapadł w pamięci twojej osoby? Zapamiętam trenera Motykę, tak, który dał mi zadebiutować w Ekstraklasie i tam kilka spotkań z jego kadencji zagrałem. Niestety ta jego przygoda z Koroną szybko się skończyła. Później był trener Sasal i był, i to mogę tyle powiedzieć, bo bodajże wtedy chyba pamiętam rok nie zagrałem w oficjalnym meczu po tym debiucie. Na pewno dużo, dużo dobrego mogę powiedzieć o trenerze Ojrzyńskim, który teraz jest aktualnie w Arce.
Bo różne mieliśmy, to mówię szczerze, różne mieliśmy momenty cięższe, jakby można powiedzieć, między sobą lepsze, gorsze, ale naprawdę uważam go za dobrego trenera. Był trener Paczeta, był trener Tarasiewicz, którego też uważam za bardzo dobrego szkoleniowca i też wiele się starałem wyciągnąć po współpracy z nim. No z trenerem Broszem to krótko pracowałem, bo wtedy odszedłem do Anglii, ale też patrząc przez warsztat, jakie treningi, jakie miał podejście do pracy, no to też na pewno dobry szkoleniowiec. Jeszcze będę w przyszłości kapitanem Korony. Tak. Największe sukcesy odniesione z Koroną jeszcze przede mną. Tak. Żałuję wyjazdu do Anglii. Nie. Jestem przygotowany w 100% do sezonu. Tak. Liczę jeszcze na powołanie do reprezentacji. Zakończę karierę w Koronie. Tak. Korona zagra w tym roku na Stadionie Narodowym. Tak. Angielscy kibice są lepsi od polskich. Nie. Numer 9. Polska wyjdzie z grupy na Mistrzostwach Świata w Rosji. Tak. I numer 10. Rzucę koszulkę do sektora gości po meczu, jak strzelę bramkę we Wrocławiu. Tak, brawo. Żałuję, że trener Bartoszek opuścił Koronę. Nie. Legia zdobędzie Mistrzostwo Polski w tym roku. Nie. Zagram kiedyś w reprezentacji narodowej. Tak. Zdarza mi się mówić po niemiecku w szatni. Nie. Lepiej się dogaduję z prezesem Zającem, niż z prezesem Paprockim. Ogolę się na łyso, jeżeli strzelę zwycięską bramkę na finale Pucharu Polski na Narodowym. Numer 8. Numer 8. Do Wrocławia pojedzie ponad 500 kibiców Korony. Mam nadzieję. Tak. Numer 8. Znam wszystkie przyśpiewki kibiców swojej drużyny. Nie. Numer 9. Najładniejsze dziewczyny mieszkają w Kielcach. Tak. Numer 10. Nigdy nie przyjmę oferty gry w Wiśle Kraków. Brawo. Bardzo dużo starałeś się strzelać zza pola karnego. Teraz nagle przestałeś zupełnie oddawać strzały praktycznie zza pola karnego i pytanie, czy to jest decyzja trenera Letieriego, który wam zabronił strzelać zza pola karnego, czy to się dzieje z gry? Jakby zakazu nie mamy, nie tak, że trener nam zabronił strzelać na bramkę przeciwnika, ale zadania taktyczne, jakby, które są przydzielone zawodnikowi na mojej pozycji według tego, jak sobie wyobraża to trener, no, są takie, że jakby nie mam zbytnio okazji do tego, żeby gdzieś podłączać się wyżej, musiałbym kopać z 50 metrów, więc tak średnio przydatne to dla drużyny mogłoby być i na pewno tego mi też troszeczkę brakuje, nie ukrywam, bo w moim mniemaniu gdzieś mam niezły ten strzał z dystansu i na pewno gdy się podejmuje jedną próbę na 5-6 spotkań, no to ciężko, żeby to dobrze wyglądało. Proszę, czy marzy ci się jeszcze gdzieś tam do tej Anglii wrócić postrzelać bramki? Czy dopiero gdzieś za Koroną w Pucharze? Teraz z perspektywy czasu, po tym wszystkim, co przeszedłem, też trochę inaczej do tego podchodzę. I aktualnie się skupiam tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje w Koronie, tym, co nas czeka, bo wiem, że raz swoją dobrą grą jedynie mogę gdzieś tam ewentualnie w przyszłości zapracować na coś podobnego. Kiedyś zakładałem sobie przed wyjazdem do Anglii, jak była ta propozycja do Anglii, że albo będę grał w Polsce tylko i wyłącznie w Koronie i gdzieś za granicą, bo wiadomo, no ambicje sportowe są takie i nie inne i wiadomo, większość zawodników, no 99% chciałby spróbować swoich sił w lidze, tak? I tak sobie kiedyś marzyłem, przypuszczałem, że jak uda mi się wyjechać i ewentualnie, wiadomo, wszystko trzeba brać pod uwagę, wiadomo, że chciałem tam zostać jak najdłużej, niestety tak się potoczyło, a nie inaczej, to chciałbym wrócić po prostu do Korony. No nie było propozycji, rozmawiałem z trenerem Wilmanem, ale to było
dużo wcześniej przed jakimiś tam finalnymi decyzjami. No wiadomo, nie trener też kontrakty podpisuje, no to trzeba powiedzieć. Niestety nie udało się, wybrałem wtedy Krakowie raz, że blisko domu i uważałem ten klub za w miarę poukładany, tak? Wiadomo, z zewnątrz trochę to inaczej wygląda czasami niż od środka. Na pewno w Koronie się czułem i czuję teraz po powrocie dużo, dużo lepiej niż w Krakowie, choć też tam dużo fajnych zawodników poznałem, dużo osób też pracuje, którym zależy naprawdę na dobro tego klubu, ale no mówię, tak się sytuacja potoczyła i taki był finał tej mojej, można powiedzieć, przygody z Krakowiem. No wiedziałem, że z Krakowiem już raczej niewiele mnie będzie wiązało, mimo że miałem jeszcze półtorej roku kontraktu. Wiedziałem, że chcę odejść, propozycja się pojawiła, jak ona się pojawiła, to inne przestały mieć znaczenie i zdecydowałem się na powrót do Korony. Życzę wam, teraz nie będzie pytań, życzę wam, jak Jakubowi, tak samo jak Piotrkowi, po jednej bramce na Narodowy. Słuchajcie, tym miłym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że tutaj piłkarze nie będą mieć nic przeciwko, żeby jeszcze przez kilka minut żebyśmy mogli możliwość zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie, czy też dostać autograf. Tak, jak na ten program w twoim, ty byłeś parany.